Czy kiedykolwiek czułeś ten niepokój, jakby gdzieś, daleko, lecz tak blisko, ktoś miał myśli utknięte w tobie, teraz? Jakby istniała siła, coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć, ale co uporczywie zbliża wasze życia, ciągnąc was dwoje w kierunku siebie nawzajem. Słuchaj uważnie, ta osoba jest, desperacko prosi o znak, prawie dusi się z tęsknoty. To pustka, ból, który pulsuje, który pożera i który sprawia, że jej serce bije furiously, kiedy tylko twoje imię echa w powietrzu. Nie, to nie jest tylko zwykła sympatia. To nie jest tylko zwykłe uczucie. To, co ona czuje do ciebie, wykracza poza słowa. To coś, co ją pochłania, co przenika każdy myśl i każdy puls. To miłość, która przetrwa między wierszami, w tym, co niewypowiedziane, ale czujemy tak mocno. Przez noc patrzy w niebo, jak gdyby tam mogła znaleźć odpowiedzi, których tak szuka. W milczeniu modli się, czeka. Strach zawsze ją dusił. Zawsze przeszkadzał w powiedzeniu prawdy, w pokazaniu, co jest w jej wnętrzu. A teraz? Teraz nawiedza ją żal. Bo a co jeśli ją dręczy, wątpliwość rozdziera ją od środka. Anioły wiedzą. One widzą wszystko. Słyszały miłość, którą błaga w modlitwach, w błaganiach, które czyni. Teraz to twoja kolej zrozumieć, że jest coś większego. Coś, co zostało postawione przed tobą. Ona nie chce być tylko towarzyszką. Chce więcej. Chce życia u twojego boku. Chce dzielić każdy moment. Budować coś, co będzie tylko wasze. Imię tej osoby jest napisane obok twojego, wyryte w miejscu poza możliwością zrozumienia. To więź, która wykracza poza wszelką logikę, która przekracza granice czasu i przestrzeni. Istnieje cicha siła, która troszczy się i dba, ponieważ wiedzą, że to, co istnieje między wami, jest wyjątkowe, rzadkie, niemożliwe do zreprodukowania. To, co ona czuje do ciebie, jest czymś głębokim, czymś, co przekracza słowa, czymś, co rośnie w niej jak cicha burza. Ona wie, że jesteś inny, że przynosisz jej spokój, którego nie znajduje u nikogo innego. Kiedy jesteś blisko, świat się uspokaja, niepewności znikają, a jest poczucie schronienia, które zna tylko przy tobie. Ona czuje, że z tobą mogłaby wreszcie osiągnąć spokój, którego tak bardzo szuka, ale który zdaje się wymykać z jej rąk za każdym razem, gdy zbliża się do niego. Teraz być może nadszedł czas, byś zatrzymał się i naprawdę zobaczył, co dzieje się wokół ciebie. Znaki są tam, oznaczają każdy moment, wskazując na spotkanie, które wydaje się nieuniknione. Coś potężnego, prowadzone przez coś większego, które szepcze do twoich uszu, że nadszedł czas. Te znaki, które wydają się prawie niewidzialne, krzyczą, byś zobaczył, co nadchodzi. W głębi duszy już wiesz. Ten impuls, to pragnienie, by zanurzyć się w tej więzi, która cię podżega, jest niemożliwe do zignorowania. Tak, pojawiają się wątpliwości, sprawiają, że wahasz się, pytasz, czy czas jest odpowiedni, czy warto ryzykować, czy wszystko, co czujesz, jest odbite z taką samą intensywnością po drugiej stronie. Ale teraz być może wokół ciebie energie, których nawet nie dostrzegasz, delikatnie cię popychają, byś zaufał temu, co tylko serce może dotknąć. Aniołowie, a może coś jeszcze bardziej subtelnego, zdają się chcieć ci powiedzieć, abyś się poddał. Miej wiarę. Wiesz, że ta miłość, tak czysta, tak przytłaczająca, jest tym, co prowadzi każdy krok. To nie jest uczucie ograniczone przez to, co możesz dotknąć lub zobaczyć. To coś, co przekracza wszelkie granice, co burzy wszelkie bariery. Miłość, która wyzywa odległości, łamie wszelkie przeszkody i wznosi się ponad wszystko, jakby była przeznaczona do tego, aby się wydarzyć. Jeżeli odczuwasz głęboko w środku wibracje, które zdają się zapowiadać coś ogromnego, co ma się wydarzyć, to dlatego, że naprawdę coś zmienia się w kulisach twojej egzystencji. Nie, to nie jest jedynie wrażenie, to nie jest twór twojej wyobraźni. Wszechświat zaczął poruszać kawałki, rozpoczynając niewidoczny taniec, który mogą dostrzec tylko odważni, wierzący ludzie. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musisz otworzyć ramiona na nieoczekiwane, porzucić strach przed nieznanym i pozwolić tej tajemniczej sile zrobić to, co trzeba zrobić. Prawda jest taka, że ktoś w tej właśnie chwili myśli o tobie z prawie namacalną intensywnością. Ktoś, kto prosi, błaga niebiosa o znak, coś, co pokaże, że droga do ciebie jest właściwa. Ta osoba nosi w piersi pragnienie zrozumienia, czy to, co czuje, to połączenie, które uważa za tak wyjątkowe, także żyje w tobie, pulsując z taką samą intensywnością. Ona chce wiedzieć, czy istnieje szansa, by zacząć od nowa, by ożywić to, co kiedyś istniało,
albo kto wie, stworzyć coś nowego, czego oboje nigdy nie doświadczyliście. Aniołowie są tutaj, tak blisko, obserwując każdy twój ruch, każdą myśl, która cię dręczy, każdą emocję, która cię pochłania. Oni czują, wiedzą, że jesteś niespokojny, że ten niepokój cię nie opuszcza. Może to ta wątpliwość, która nigdy nie milknie, ta potrzeba zrozumienia, czy miłość, która pochłania twoje serce, jest prawdziwa, czy zasługuje na to, aby ją oddać całym ciałem i duszą. A w chwilach, gdy cisza się pogłębia, to nieuniknione pytanie, czy ta osoba zasługuje na wszystko, co czujesz? Czy to, co ona czuje do ciebie, jest tak samo prawdziwe, jak to, o czym marzysz? Czy to tylko kolejna iluzja, która wkrótce zniknie? Ale posłuchaj. Aniołowie mają ci coś do powiedzenia. Ta osoba czuje tyle samo, co ty. Chce z niemal desperacką intensywnością być przy tobie. Przemyśla każdą decyzję, która ją oddaliła. W jej wnętrzu rośnie żal, nieustanny ból za to, że nie pokazała ci, jak wiele naprawdę znaczenia. I ten ból narasta, nasila się, staje się nie do zniesienia każdego dnia, gdy jest daleko od ciebie. Cisza między wami to nie tylko brak słów, to otwarta rana, ból, który przeszywa duszę. Bo ta osoba wie, tak jak ty, że to istnieje między wami jest bardziej niż wyjątkowe. Jest prawdziwe. Jest to coś, czego nie można zignorować. Coś, co trzeba przeżyć z całą mocą. Oddała się w pełni, w milczeniu i modlitwie, szukając głęboko w sobie siły, by zrobić ten krok, który ją tak przeraża. Wie, czuje w sercu, że nadszedł moment. Nadszedł czas, by pozwolić, by to, co było duszone, wyszło na zewnątrz, by przekształcić wszystko w szczere słowa, pełne emocji. Rozumie, że tylko w ten sposób może iść dalej, tylko w ten sposób może znaleźć pokój, który jej umyka. To otworzyć serce albo zgubić się w tym, co niewypowiedziane. Aniołowie są tam, wokół ciebie, mówiąc cicho, że wybór należy do niej. Że nie ma dobrze, nie ma źle, tylko to, co sprawia, że jej serce drży. Szeptają, że nadszedł czas, aby zaufać, podążać za tym, co płynie z wewnątrz, ponieważ to jest prawda, która ma znaczenie. Jeśli wciąż istnieje płomień, światło, które uporczywie świeci, nawet gdy wszystko wydaje się mroczne, to dlatego, że wszechświat wysyła sygnały, prosząc, aby pozostała otwarta, gotowa na to, co przyniesie przyszłość. Czujesz, prawda? Tę udrękę, którą wywołuje cisza, pustkę, która krzyczy głośniej niż jakiekolwiek słowo. Jest część ciebie, która wciąż trzyma się wiary, która desperacko chce wierzyć, że ta osoba będzie prawdziwa, że wszystko, co zostało powiedziane, jest realne, czyste, bez masek. Ale jednocześnie pojawia się ten stary strach. Strach przed ponownym wpadnięciem i odkryciem, że żyło się kolejnym kłamstwem. Aniołowie są tutaj, szepcząc ci, że miłość zawsze będzie wymagać odwagi, prosić cię o skok wiary. Zaufanie nigdy nie jest łatwe. To rzucenie się w ciemność, zwłaszcza gdy wszystko wydaje się mgliste. Ale to zaufanie musi być zasiane w tym, co czujesz wewnątrz. W tym, co sprawia, że twoje serce bije mocniej, a nie w tym, co strach szepcze, aby cię sparaliżować. Zwróć uwagę. Sygnały są tutaj. Wiesz, głęboko w środku, że ta osoba tęskni za tobą w sposób, którego nawet sama nie przyznaje. Duma, strach przed zranieniem, przerażenie bycia narażonym na zranienie. Wszystko to trzyma słowa, które muszą zostać wypowiedziane. Ale prawda jest taka, że idealny moment nie istnieje. Ten odpowiedni moment to ten, który wyrasta z serca, ten impuls, który płynie z wewnątrz i ignoruje wszystkie zasady i oczekiwania. Gdy serce mówi, nie ma planu, który mógłby mu przeszkodzić. Jeśli dasz tę szansę, jeśli otworzysz się naprawdę, pozwalając tej osobie zbliżyć się bez więzów strachu, kto wie, co może się wydarzyć. Anioły gwarantują, że na tej drodze nie czeka cię żaden żal. To, co cię czeka, to początek głębokiego uzdrowienia. Więzi tak intensywnej, że może ona zburzyć każdą barierę, wytrzymać każdą burzę. Ale pierwszy krok musi być zrobiony z wiarą, z przekonaniem, że prawdziwa miłość nigdy nie była łatwa, ale zawsze jest jedyną drogą, która naprawdę się liczy. A wtedy pytasz, jak mam wiedzieć, czy ta osoba naprawdę się zmieniła? Jak mogę znów zaufać bez obawy, że znowu zostanę zraniona? To normalne, że tak się czujesz, anioły wiedzą. Mówią ci, że zaufanie nie rodzi się w jednej chwili. To budowla, powolna, gdzie każdy krok ma znaczenie. Musisz iść z uwagą, zauważać znaki, widzieć w małych działaniach szczere pragnienie odzyskania tego, co zostało utracone.
Ta osoba jest gotowa stawić czoła swoim własnym potworom, zburzyć bariery, które sama stworzyła. Teraz jest czas na zmianę, na zostawienie za sobą bólu, który cię naznaczył, i na spojrzenie w przyszłość z nadzieją. Anioły proszą, abyś była cierpliwa, abyś otworzyła przestrzeń, by mogła pokazać gest po geście, jak bardzo jest gotowa budować coś prawdziwego, coś, co wreszcie będzie miało sens dla obojga. Gdzieś głęboko czujesz ulgę. Część ciebie desperacko chce znów uwierzyć. Chce rzucić się w pomysł, że ta miłość może być większa niż każda przeszkoda, że może stawić czoła wszystkiemu, co nadejdzie. Ale wiesz, że samo pragnienie nie wystarczy. Potrzebujesz czegoś więcej. Potrzebujesz jasnych znaków, postaw, które sprawią, że poczujesz się bezpiecznie, które pokażą ci bez cienia wątpliwości, że ta miłość jest prawdziwa, że warto zaryzykować i znów się otworzyć. Aniołowie mówią ci, łagodnie szepcząc, że nadszedł czas, abyś była otwarta, ale nie przestając być stanowczą. Jeśli ta miłość jest prawdziwa, to się okaże. Nie będą to tylko słowa rzucone na wiatr. Nie będzie to gra pustych obietnic. Zobaczysz to w gestach, w działaniach, w wysiłku, by odzyskać twoje zaufanie, w chęci bycia lepszym, chodzenia obok ciebie. Wszechświat pracuje, poruszając wszystko, aby to spotkanie dusz było prawdziwe, głębokie, przemieniające. Każdy zbieg okoliczności, każde niespodziewane spotkanie prowadzi cię, abyś nie traciła nadziei. Aniołowie proszą cię, abyś zachowała wiarę, abyś wierzyła w moc miłości. Kiedy dwie osoby naprawdę się dotykają, mogą się zmienić, rosnąć, ewoluować razem. Droga nie będzie łatwa, ale na jej końcu jest światło. Realna szansa na szczęście, coś pięknego, coś, co zostanie osiągnięte tylko wtedy, gdy oboje będziecie gotowi walczyć, poprawiać błędy, chodzić razem, naprawdę. Pozwól sobie marzyć. Nie obawiaj się tego, co może przyjść, jeśli po obu stronach będzie odwaga. Co czujesz głęboko w sercu, nie jest przypadkiem. Każda emocja, każda wątpliwość i każda nadzieja mają swoje powody. Zaufaj swojej intuicji. Podążaj za znakami, które aniołowie umieszczają na twojej drodze, ponieważ zawsze przypominają ci, że jesteś godna najczystszej, najprawdziwszej i najpotężniejszej miłości, jaką wszechświat może zaoferować. Jesteś w tym punkcie zwrotnym, gdzie wszystko, co teraz zdecydujesz, będzie miało echo w twojej przyszłości. I ktoś tam na zewnątrz, tęskniąc za tobą w tak intensywny sposób, jest gotów zburzyć każdy mur, aby być obok ciebie. Aniołowie próbują ci powiedzieć, że miłość, gdy jest prawdziwa, ma niezłomną siłę, zdolną przejść przez każdą burzę, którą życie stawia na drodze. Ale zobacz, nikt nie jest doskonały. Każdy z nas nosi swoje własne lęki, swoje niepewności. A prawdziwa miłość? Ona nie buduje się na idealizowanej perfekcji. Ona rodzi się w akceptacji wad, w dostrzeganiu piękna w tym, co wielu ignoruje. Chodzi o to, żeby chcieć rosnąć razem, być wsparciem dla siebie nawzajem przy każdym potknięciu. A ta osoba, która tęskni za tobą, chce tego z tobą. Chce czegoś prawdziwego, gdzie oboje możecie być autentyczni, bez masek, bez strachu. Jest gotowa być tym wsparciem, kiedy rzeczy stają się trudne, śmiać się z tobą w dobre dni i przytulić cię, gdy świat wydaje się zbyt ciężki. Anioły mówią ci, żebyś patrzyła uważnie. Zobacz szczerość w słowach, zobacz, jak jej oczy lśnią, gdy mówi o tobie. Nie chce tylko obietnic. Chce pokazać gestami, że jest zaangażowana w sprawianie, byś była szczęśliwa. I co? Czy potrafisz to poczuć? Czy jesteś gotowa, aby pozwolić tej miłości wejść i ciebie przemienić? Anioły wiedzą. One wiedzą, że ta osoba zrobiłaby wszystko, żebyście byli razem. Ale teraz to zależy od ciebie, aby zobaczyć, jak bardzo to jest prawdziwe, jak bardzo może ci to przynieść szczęście. Ta więź między wami nie jest przypadkowa. Wygląda na to, że gdzieś daleko wasze dusze były już naznaczone, aby się ponownie spotkać. Wszechświat przesuwa pionki, tworząc idealne warunki dla tego spotkania. Czy zauważyłaś, jak pewne rzeczy wydają się znakami? Powtarzające się liczby, sny, które cię poruszają, zbiegi okoliczności, które nie wyglądają jak zwykłe zbiegi okoliczności. To są wiadomości, wyraźne znaki, że jesteś na właściwej drodze. Anioły proszą cię, abyś zachowała wiarę, miała otwarte serce, ale była mądra w swoich wyborach. Prawdziwa miłość jest budowana czynami, szacunkiem i codzienną troską. Więc ufaj swojej intuicji, podążaj za tym, co mówi ci twoje serce.
One prowadzą twoje kroki, przypominając ci, że zasługujesz na tę głęboką, szczerą i przemieniającą miłość. Jeśli ta osoba naprawdę jest twoja, nic, absolutnie nic nie uniemożliwi jej udowodnienia tego. Przejdzie przez burzę, wspinając się na wszelkie przeszkody, aby dotrzeć do ciebie. Ale jeśli jednak nie jest, wiedz, że to dlatego, że coś jeszcze wspanialszego jest dla ciebie zarezerwowane. Zaufaj temu, co wszechświat ci przygotowuje, ponieważ to, co ma nadejść, zawsze będzie najlepsze dla twojego rozwoju, dla twojej podróży. Teraz wszystko, co musisz zrobić, to wziąć głęboki oddech i zaufać. Zaufaj temu, co wszechświat dla ciebie ustawia. Nieważne, jak rzeczy się zakończą, uwierz, że zostaniesz zabrana do właściwego miejsca, we właściwym czasie. Poczuj anioły wokół siebie, chroniące i prowadzące każdy z twoich kroków. Miłość jest blisko, tak blisko, i znajdzie cię nieważne, ile to potrwa. Pozwól tym słowom przeniknąć twoją duszę, aby rezonowały głęboko w tobie. Wszechświat chce dla ciebie wszystkiego najlepszego i zapewni szczęśliwe zakończenie, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz. Napisz: absorbuję, odbieram i akceptuję mój los i wszystko, co wszechświat ma mi do zaoferowania, aby zareklamować tę wiadomość. Zostaw komentarz, aby inni również mogli poczuć tę pozytywną energię. Wszechświat cię widzi i każdy akt dobroci rozbrzmiewa. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, zrób to teraz i bądź czujny na następną wiadomość, która już na ciebie czeka. Niech wszechświat i Bóg oświetlają twoje kroki z wiarą, miłością i światłem. Amen. Thank you.